Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 50 odcinku nagram dla was grę pod tytułem Dream Zone. A dzisiaj w niej drugą część tomu do drogi jego półczłowiek 2. Dawid jest androidem, więc musi wykonać rozkazy. Tylko kto pociąga za sznurki? Wiadomo, kto pociąga za sznurki. Andrew. Ten zły lekarz. Dobra, lecimy dalej. Kocham cię, synu. I jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to zaczynamy. Ja ciebie też. Dawid zbliża się do was, ale w połowie drogi zwalnia i idzie w drugą stronę. Co ty wyprawiasz? Nie słucha cię. Dawid to tylko android, to niemożliwe. Dawid otwiera niewielką metalową szafkę na ścianę. Co ty wyprawiasz? Dawid wyciąga z szafki fiolkę, a Pawłowski pada na kolana. Błaga Dawida, żeby przestał. To jego pamięć. Już po tobie. Dawid upuszcza fiolkę na ziemię, a Pawłowski rozpaczliwie rzuca się, próbując ocalić resztę cieszy. Nie możesz się tak zachowywać. Zabij ich. Skończyłem z tym. To niemożliwe, jesteś... Dawid skręca mu kark, a jego ciało osuwa się na ziemię. Nadęty drań dostał to, na co zasłużył. Całkowicie się zgadzam. Mam dość odwalania za kogoś brudnej roboty. Dawid patrzy na twojego tatę, który unosi ręce w pojednawczym geście. Nigdy bym ci nie kazał zrobić czegoś takiego. Chyba czas zacząć żyć po swojemu. Dawid, podjąłeś dzisiaj dobre decyzje, ale ta nie jest jedną z nich. Dawid kieruje się do wyjścia, najwyraźniej nie obchodzi go zdanie twojego taty w tej kwestii. Dawid, możemy o tym porozmawiać. Nie możemy stracić nad nim kontroli. I co ja mam z tym zrobić? Spróbuj powstrzymać Dawida. Fale granic, skałę, gol. To nic nie da. Stajesz przed Dawidem i patrzysz mu w oczy. Flug fluga flubin hopper. Dawid klepie cię po plecach i wymija. Pocałuj mnie w mój metalowy tyłek. Musimy go powstrzymać. Przywróć mi moce teraz. Nie wiem, jak musiałbym grzebać w twoim oprogramowaniu. To zbyt ryzykowne. Muszę się zająć Eriką, a potem wyjeżdżam z miasta. Nigdy więcej mnie nie zobaczysz, doktorze. Czujesz, jak powietrze wzburza cię, gdy Dawid rusza korytarzem i wychodzi z budynku. Co to miało być? Dawid nie może wyjechać z miasta, nie zrobi tego. Emily 2.0 zniknęła i do tej pory jej nie znaleźli. Ale Dawid to nie Emily. Twój tata sięga po laptopa Pawłowskiego i uruchamia go. Co ty robisz? Przejrzę pliki projektu Emily 2.0, muszą to być jakieś informacje. Myślisz, że uda nam się odnaleźć Emily? Mam nadzieję, ale wszystkie pliki są zakodowane. Gdy twój tata pracuje na laptopie, podchodzisz do ciała Pawłowskiego. Jakim cudem Dawid zignorował rozkazy? Pytanie brzmi, kto teraz wydaje Dawidowi rozkazy? Jest androidem, tak jak pierwsze Emily, to tylko sztuczna inteligencja. Nie, to nie Android pociąga za sznurki, tylko może Krokus to robi. Twój tata wskazuje na swoją głowę, ale od razu zrozumiałeś, co miał na myśli. Podchodzi do ciebie i wręcza ci laptopa. Może Heinowi uda się to rozgryźć? Załatwi Erikę. Słucham? Pani Talbot powiedziała, że Dawid załatwi sprawę z Eriką. To ona go kontroluje. Wiedziałem. Gdy jesteś już w połowie korytarza, twój tata krzyczy za tobą coś o komputerze. Pędziesz do szpitala jako pętany i zostawiasz samochód na ulicy. Biegniesz do szpitala i oglądasz się za siebie, żeby sprawdzić, czy zaparkowałeś w dozwolonym miejscu. Gdy się odwracasz, wpadasz na Samantę i przewracasz ją. Przeciągasz ją do siebie i obracasz tak, żeby wylądowała na tobie. Co ty wyprawiasz?
Wybacz, chciałem tylko odwiedzić Erikę. Widziałaś ją? Samantha schodzi z ciebie, podnosisz się i pomagasz jej wstać. Zniknęła. Jak to zniknęła? Pielęgniarka powiedziała, że przyszedł jakiś facet i ją stąd zabrał. Ktoś tak po prostu ją zabrał? Chyba tak, nie wiem. To wszystko jest jakieś podejrzane. Może się dowiedzieć, co się stało. Kto ją zabrał? Nie wiem, oni też nie. Nie wiedzą, co to jest za szpital. Poprosiłam pielęgniarkę, żeby opisała mi tego mężczyznę i jestem prawie pewna, że to był Dawid. Ja też jestem pewien. Wyniósł ją na rękach, wyobrażasz to sobie? To takie romantyczne. Była owinięta prześcieradłem. Ta, bardzo romantyczne. Pewnie zawinął ją w prześcieradło zaraz po tym, jak ją zamordował. Nie chciałbyś mnie nieść owiniętą tylko w prześcieradło? Nie muszę jej w to mierzyć. Wcale nie potrzebujesz prześcieradła. I to rozumiem. Czas zaszaleć. Próbujesz zachować uśmiech na twarzy, gdy Samantha się śmieje, ale jedyne, o czym myślisz, to martwe ciało Eriki. To wszystko jest bardzo podejrzane, prawda? Na pewno da się to jakoś wyjaśnić. Tak, to miasto jest po prostu pieprzone. Pewnie masz rację. Masz ochotę biec do samochodu, ale starasz się nie wzbudzać podejrzeń. Nie masz jednak czasu na rozmowę z Samantą. W każdym razie mam zamiar porozmawiać z jej rodzicami i spytać ich, czy wiedzą, gdzie jest. Dobry pomysł. Żadne z was nie rusza się z miejsca. Czujesz, że Samantha chce coś powiedzieć. O co chodzi? Ja to może dziwnie zabrzmieć, ale właśnie zerwałam z Harrisem. Przykro mi. Cieszę się, że to koniec. Erika jest cała w skowronkach. Też bym chętnie poćwierkała. Naprawdę? Pomyślałam, że może znajdę kogoś, kto może mi oczyścić się z Harrisa. Na przykład Rafał. Rafał jest niezłym uwodzicielem. Oczyścić? Coś w stylu seksorcyzmu. Patrzycie sobie w oczy, a napięcie wzrasta. Czekacie, aż któryś z was wykona pierwszy ruch. Czy to się dzieje naprawdę? Przytul ją. Przytulasz Samantę, a ona kładzie ci dłonie na twarzy i całuje, przyciąga cię blisko i przyciska do ciebie swoje ciało. Potrzebuje czegoś więcej niż tylko uścisku. Przecież się całowaliśmy. To też za mało. Możemy iść w jakieś ustronne miejsce? Samantha bierze cię za rękę i prowadzi do samochodu Tylera. To twój, tak? Tak, to mój. Gdy wchodzicie do domu, już się całujecie, niesiesz Samanty na kanapę. Kładziesz ją i powoli ją rozbierasz, stoisz nad nią i zdejmujesz koszulkę. Rany, teraz na pewno zapomnę o Harrisie. Samantha bierze twojego członka w rękę i wkłada do ust. Na początku delikatnie go całuje, a potem liże w górę i w dół. Kładziesz rękę na jej karku, Samantha szeroko otwiera usta i pozwala ci wsunąć się do ich wnętrza. Czujesz na swoim penisie delikatne wibracje od jej jęków, gdy przesuwa ustami w górę i w dół. Gdy twój członek zaczyna pulsować w jej ustach, Samantha wysuwa go i patrzy ci w oczy. To jest idealne miejsce na uprawienie seksu, widzowie. Weź mnie od tyłu. Pochyla się nad oparciem kanapy i wypina w twoją stronę. Klękasz na jedno kolano i chowasz twarz między jej nogami. O tak, Czujesz wilgoć jej podniecenie na swoich ustach. Wiesz, że jest już gotowa. Łapiesz ją za biodra i powoli w nią wychodzisz, za każdym razem trochę głębiej. Samantha chwyta poduszkę i gryzie ją. Jej jęki są stłumione, ale sprawiają, że chcesz zwiększyć tempo. Wypędźmy z ciebie te demony. Ruszasz się coraz szybciej, a każde pchnięcie jest coraz mocniejsze i głębsze od poprzedniego. Wysuwasz się z niej, a potem wsuwasz z powrotem. Samantha odrzuca poduszkę, łapie za tył kanapę i napiera na ciebie. Pokaż, co potrafisz mocniej.
Jej słowa sprawiają, że dochodzisz głęboko w niej. Samantha kontynuuje, napierając na ciebie biodrami. Po chwili krzyczy i oboje opadacie na kanapę. Samantha bierze kilka głębokich oddechów, po czym staje i zaczyna się ubierać. Było wspaniale. Na razie. Nie masz czasu o tym pomyśleć, bo musisz iść już do Kane'a. Od razu wychodzisz z domu. Idziesz do domu Kane'a i przekazujesz mu komputer. Od razu zabiera cię do odszyfrowywania plików. Starasz się streścić mu wszystko, co Pawłowski powiedział ci o cykadach. Rany, dlaczego każda sekta, do której wstępuje, musi być założona przez szaleńca dążącego do władzy nad światem? Właśnie nie wiem, zaraz się tego dowiemy. Ale słuchajcie widzowie, jeszcze jedno wam powiem. To jest przedostatni odcinek, jakby co? A następny odcinek będzie ostatni. Już ja tego dopilnuję widzowie, żeby to był ostatni odcinek, ale nie dzisiaj, tylko powiedzmy w nowym tygodniu, a nawet nie jutro, bo weekend mam wolny i tyle. Słucham? Przecież żartuję, wyluzuj. Ken patrzy na ciebie i wie, że nie jesteś w nastroju do żartów. Jest coś jeszcze? Jestem prawie pewien, że Erika nie żyje, a w okolicy gracuje morderczy android. Nie możesz go powstrzymać? Pawłowski wyłączył mi moce, użył specjalnego polecenia i teraz jestem tylko człowiekiem. Na pewno jest sposób, żeby je przywrócić. Mój tata nawet nie próbuje. Nie ma pojęcia, co zrobił, żeby to polecenie zadziałało. Nawet nie wie, co próbował osiągnąć Andrew. Kane z rozmachem naciska Enter i odwraca się do ciebie. Teraz na pewno dowiemy się więcej o jego planach. Są tu nazwiska i pseudonimy. Mój tata to robotnik. Tak, obrazowanie osobowości Pawłowski i magister Cheng są programistami. Tak samo jak Rusher. Rusher i Milstone to biologiczne komponenty, a sztuczna inteligencja to... Rany, magister Talbot, chyba nie myślisz, że... Wiem, że to ona. Powiedz mu, co podsłuchałeś. Wiem, że to ona. Pracuje z trenerem, słyszałem, jak rozmawiali o zabiciu Eriki. Co? Co nie znaczy, że pracowała nad Emily. Wie więcej niż mi powiedziała i jak dla mnie to wystarczający dowód. Martwię się o ciebie, stary. Nie masz już swoich mocy. Nie możesz tak po prostu napadać na ludzi. Już i tak jestem martwy. Zginąłem w wypadku samochodowym. Ale chodzisz i mówisz, tak zachowują się tylko żywi ludzie. Mogę ich przynajmniej powstrzymać, zanim skrzywdzą kogokolwiek innego. Dobra, ale idę z tobą. Nie pozwolę, żeby Kane'owi coś się stało. W porządku, weź kurtkę. Tak zimno dzisiaj? Wybiegasz z domu, gdy tylko Kane się odwraca. Wybacz, nie mogę ryzykować, że coś ci się stanie. Dzięki za pomoc. Słyszysz, że Kane krzyczy coś za tobą, ale jesteś już daleko. Lecimy. Parkujesz przy jednej z bocznych uliczek, żeby pani Talbot i trener cię nie zauważyli. To tutaj kiedyś spotkał się z Miją. Ta, która też go próbowała zabić. A teraz szuka pani Talbot. Biegasz przez korytarze, szukając pani Talbot, ale nigdzie nie możesz jej znaleźć. Gdzie się wybierasz? Widziałeś panią Talbot? Tak, właśnie pojechała razem z trenerem. Czemu pytasz? Ile mogę mu zdradzić? Powiedz mu wszystko. Pani Talbot przewodniczyła sekcie. Bardziej przypominali terrorystów, ale działali w ukryciu, jak typowa sekta. Czy w związku z tym coś ci się przypomniało? Co ona wie na temat Emily? Zbaczasz z tematu. Możemy o tym pogadać, jak już powstrzymam ją i Dawida? Kiedy wychodzili ze szkoły, zachowywali się trochę dziwnie. Jack wzrusza ramionami i jesteś pewien, że niczego przed tobą nie ukrywa. Co nie oznacza, widzowie, że to jest mój przyjaciel, bo to trochę taki mój wróg. Kiedyś tak gadał na mnie i na Rafała, więc po prostu to jest taki mój wspólnik w pomocy i tyle. Nie mówili, gdzie się wybierają. Nie pytałem. Jak zwykle jesteś bezużyteczny. Ciesz się, że masz swoje moce.
Właśnie, więc lepiej mnie nie prowokuj. Nie masz czasu na walkę z Jackiem, musisz znaleźć panią Talbot. Wracasz do samochodu i słyszysz kroki na żwirowym poboczu drogi. Są za mną. Patrzysz w boczne lusterko samochodu, żeby zobaczyć, kto jest za tobą. Dawid. Muszę działać szybko. Zaatakuj pierwszy. Zwalniasz i czekasz, aż Dawid podejdzie bliżej, a potem próbujesz kopnąć go z półobrotu. Żałosne. Dawid łapie cię za stopę i podnosi do góry, tuż nad ziemię. Gdy kopiesz go w ramię, puszcza cię i upadasz. Zabiłeś Erikę. Nic nie zrobię. Dobrze wiesz, że muszę wykonywać polecenia. Wstajesz i próbujesz zaatakować Dawida, rzuca cię z powrotem na ziemię. Nie masz dość tego ciągłego przegrywania? Dawid podchodzi do ciebie z uśmiechem. Boisz się, że zamierza cię wykończyć. O co się kłócicie? To on zaczął. Erika, ty żyjesz? Nie powiedziałeś mu, naprawdę? Nie dał mi nawet szansy. Podnosisz się, a Erika podchodzi do ciebie i przytula cię. Uratował mi życie, Dawid. Powinieneś mu podziękować. Dawid wyciąga rękę i ściskasz ją, uśmiechasz się i próbujesz poukładać sobie wszystko w głowie. Właśnie po to tu przyszedłem, dziękuję. Nie mógłbym bez niej żyć. Tak, cóż, dziękuję, że mnie nie zabiłeś dwa razy. W twojej głowie szaleje burza pytań. Muszę się dowiedzieć, co się stało. Jak przeciwstawiłeś się poleceniom? Pewnego razu obudziłem się w magazynie i wtedy dowiedziałem się o swoim stanie. I teraz nie musisz już wykonywać rozkazów. Powiedział mi o wszystkim i wymyśliliśmy plan. Dawid zdobył wszystkie kody poleceń. Teraz ona mną steruje i jestem jej posłuszny. Muszę się dowiedzieć, co się stało. Jak mnie znalazłeś? To wezmę. Wiedziałem, że będziesz szukał pani Talbot i trenera. Myślałeś, że z nimi współpracuje? Tak, po wyjściu ze szpitala myślałem, że ją zamordowałeś. Oni też tak myśleli. Starym zwyczajem powiedziałem im, zrobię to. I myśleli, że tak właśnie się stanie. Przecież androidy wykonują rozkazy. Muszę się dowiedzieć, co się stało. Co zamierzasz teraz zrobić? Wyjeżdżamy z tej pieprzonej dziury. Mam sporo pieniędzy od niedawno zmarłego naukowca. Zabiłeś go dla pieniędzy? Nie słyszałeś, co chciał zrobić? Był złem wcielonym. Te pieniądze są tylko dodatkową korzyścią. Dobrze, że już jest po nim. Czyli wyjeżdżacie z miasta. To na pewno dobry pomysł. Co masz na myśli? Jego tata boi się, że będę miał jakieś zwarcie. Tak, mój tata, jedna z osób, która cię zaprojektowała. Nic mi nie będzie. Odwracasz się do Eriki i patrzysz jej w oczy. Chcesz poznać jej zdanie. Nie martwisz się tym, że Dawid nie jest do końca człowiekiem? Dla mnie jest bardziej ludzki niż wszyscy, których znam. Ale nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kocham go, dużo razem przeszliśmy. Wiem, że jest czymś więcej niż tylko maszyną. Naprawdę w to wierzę? Coś jeszcze cię gryzie? Nie, brachu, chciałem tylko usłyszeć to od Eriki. Życzę wam jak najlepiej. Dziękuję, doceniam to. Erika znów cię przytula, a potem Dawid bierze ją na ręce. Chyba nie zamierzasz biec przez całe miasto, co? Tylko do Mercedesa Pawłowskiego. Dobra, Dawid ma zamiar odejść, ale nagle odwraca się do ciebie. Uważaj na siebie, nie jesteś tu bezpieczny. Tym razem on mnie ostrzega. O jakim niebezpieczeństwie mówisz? Talbot jest szurnięta i naprawdę cię nienawidzi. A co ja jej zrobiłem? To musiało stać się niedawno, wcześniej prawie o tobie nie wspomniała, a potem nagle stałeś się głównym tematem rozmowy. Może chodzi o uratowanie Eriki, chyba im się to nie spodobało. To było jeszcze przed tym. Próbujesz przypomnieć sobie, co mogłeś zrobić. Uratowałem Leight, ale to chyba nie to.
Czy to ma coś wspólnego z moją wizytą w magazynie? Nie, nie chodzi o cykadę. Więc co ja zrobiłem oprócz tego, że uratowałem jej życie? Rika łapie cię za ramię z objęć Dawida. Nie wiemy, dlaczego jest na ciebie wściekła. Popamiętaj, że na pewno będzie chciała cię dopaść. Miej się na baczności. Dzięki, stary. Trzymaj za nas kciuki. Powodzenia, mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi. Dawid rusza, wzbijając kamienie i pył w powietrze. Zakrywasz twarz i gdy kurz opada, machasz im na pożegnanie. Mam nadzieję, że im się uda. Papa, mój drodzy. Wsiadasz do samochodu Taylora i starasz się skupić na pozytywnych uczuciach. Nie chcesz teraz myśleć o innych rzeczach. Nie mogę walczyć z trenerem bez swoich mocy. Pamiętacie, jak ostatnio Rafał chciał walczyć z trenerem ze swoimi mocami, to nie dał sobie rady, a bez swoich mocy to on go spłaszczy jak naleśnika. Lecimy dalej. Gdy tylko wchodzisz do domu, natychmiast rozlega się pukanie do drzwi. Boże. Twoje serce bije jak szalone, gdy spoglądasz przez Judasza. Kane, prawie dostałem zawału. Przecież zapukałem. Ci, którzy po ciebie przyjdą, nie będą pukać. Coś się stało? Wybacz, ale potem jak ode mnie wybiegłeś, martwiłem się i wszędzie cię szukałem. Kane wchodzi do środka, niosąc w rękach kilkukilogramowe młotki baseballowe i ozdobny miecz. A to chciałeś mi przekazać? No to super. Co ty wyprawiasz? Nie masz już swoich mocy, więc potrzebujemy czegoś do obrony. Czy to w ogóle jest prawdziwy miecz? To replika Cold Griefu z Legend Rancorów, ale spokojnie, naostrzyłem go. Zrobiłeś to dla mnie? Powiedzmy na wszelki wypadek, sam wiesz, co się ostatnio działo. Pomyślałem, że może będę potrzebował ochrony. Kane kładzie wszystko na stolniku, wie, że na pewno was to nie uratuje, ale to lepsze niż nic. Jasne, dzięki, że mi to przyniosłeś. Zostanę z tobą, będziesz mnie potrzebował. Kane nie może tu zostać. O, daj mu zdanie. Przyjdą po mnie, musisz zabezpieczyć laptopa. Masz rację, nie może wpaść w niepowołane ręce. Zgadza się, chciałbym cię też prosić, żebyś dowiedział się, co jeszcze Pawłowski ukrywał przed moim ojcem. Niemal widzisz te rybiki pracujące w jego głowie? Najwyraźniej ci uwierzył. Dobra, w takim razie już pójdę, ale daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował pomocy. Kane to jego najlepszy przyjaciel i on mu zawsze pomoże. Odkryje, kto to zrobił i będzie wiedział. Przecież on jest jak policjant, będzie wiedział wszystko. To tak jak mnie wtedy zbanowali, to wtedy policjanci odkryli, kto to zrobił, ale nie muszę gadać o tym człowieku, bo ponieważ wiem, kto to zrobił, a Kane też odkryje, kto mógł za tym stać, za planami tego całego doktora Pawłowskiego. Dobra, czytamy dalej. Jasne, obiecuję. Kane wychodzi i zamyka za sobą drzwi. Po chwili znów się otwiera. Przypominasz sobie słowa Kane'a. Nie będą pukać. Weźmy to. Unosisz miecz nad głową i stajesz przy ścianie. Rozsiekam każdego, kto tu wejdzie. Słyszę, że kroki są coraz bliżej. Za Rancora. Co ty wyprawiasz? Broń wypada ci z ręki i ląduje z powrotem na stole. Prawie cię zabiłem. Dlaczego? Bo ktoś próbuje zabić mnie. No tak, wybacz, przepraszam, powinienem powiedzieć, że to ja. Tata gestem sygnalizuje ci, żebyś usiadł na kanapie, a sam zajmuje miejsce w swoim ulubionym fotelu. O co chodzi? Musimy porozmawiać. Wiem, że to nie jest odpowiedni moment, ale prawie dziś umarłem i czuję, że powinienem ci to wyjaśnić. Tak, ja też patrzę na wszystko z innej perspektywy. Twój tata wierci się w fotelu, czuje, że próbuje znaleźć odpowiednie słowa.
To nawet może potrwać do ponad 30 minut, widzowie, więc filmik będzie bardzo długi, więc bardzo dobrze mi się nagrywa mobizenem. Ekran do gier i takich tam, no wiecie, wszystko jest git, ustawione bardzo dobrze, FPS-y i tak dalej, HD, super jakości HD i tak dalej. Spokojnie, tato, o co chodzi? Od jakiegoś czasu czuję coś do Jennifer i chciałem ci tylko powiedzieć, że myślę o nim na poważnie. Czyli spotykasz się z mamą Tylera, czujesz zbierającą w tobie złość, patrzysz na Baronie leżące na stoliku. Oboje jesteśmy samotni i dobrze się dogadujemy. To uczucie jest piękne. Tak, jasne, piękne. Jesteś na mnie zły? Jasne, że jestem zły, ale teraz przynajmniej rozumiem. Rozumiesz? Nawet gdybyś mógł przywrócić mamę do życia, teraz byś tego nie zrobił. Jesteś zdrajcą. Twój zrywa się z fotelu i oskarżycielsko wskazuje na ciebie palcem. Jak śmiesz? Jak śmiem mówić ci prawdę? Twój tata wychodzi ze złością z pokoju, ale zarazem potem wraca. Nigdy bym nie zdradził twojej mamy w ten sposób. Jak tylko się upewnię, że będzie bezpieczna, sprowadzę ją z powrotem. Więc powinieneś trzymać ręce przy sobie. Zasługuje na szczęście. Twój tata znów odsuwa się od ciebie i jesteś zły, ale to nie jest dobry moment na walkę z ojcem. Jasne, zdrajco, uciekaj. Zdrajco? Ja niby jestem zdrajcą? Pawłowski ją zabił, ale ty to decydujesz, ale to ty decydujesz się iść dalej, nie dając jej szans na życie. To nieprawda. Oczy twojego taty wypełniają się łzami i wybiega z pokoju. Przez chwilę obserwujesz go przez okno w salonie i zastanawiasz się, czy nie byłeś dla niego zbyt surowy. Dokonał wyboru. Patrzysz, jak twój ojciec wsiada do samochodu i odjeżdża. Nie ruszasz się z miejsca. Powinienem był z nim pójść. Jestem teraz łatwym celem. Nagle czujesz na gardle czyjeś silne dłonie. To on. Próbujesz krzyczeć, ale nie możesz. Kazali mi zrobić to powoli, więc lepiej się przygotuj. Trener na chwilę poluźnia uścisk i pozwala ci zaczerpnąć powietrze, ale potem znów zaciska ręce na twojej szyi. Rusher przesyła pozdrowienia. Dobra, dowiemy się wszystkiego w następnym odcinku. Myślałem, że będzie to ponad 30-minutowy filmik, ale jednak nie. To tylko ponad 25-minutowy filmik. A ostatni odcinek to będzie taki. 16 z 16, pół człowiek 2. Dowiedziałeś się, gdzie jest Emily, ale blokada wojskowa uniemożliwiła ci wyjazd z miasta. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny oto odcinek z gry Dream Zone, gry o miłości w hashtag 50 odcinku, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa, pa, elo, mordy. Elwina, papa, OIPS. To były kwestie związane z Emily 2.0 i oczywiście z poszukiwaniem Eriki. I to tyle. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, pa mordy. Miłego dnia wam życzę, narka, papa. Pa.